Witam wszystkich, jest sobota, godzina 8, jestem w Teratynie. Samo się zjechaliśmy, bo dopiero szwagier wychodzi. Szwagier dopiero przyjechał i wychodzi, także... Ale on swoją kukurydzę przywiózł, swoją, nawet się nie zgadywaliśmy, że to będziemy taki przypadeczek. Dobra, ja już jestem rozładowany, na przyczepie miałem 14,130, wilgotność 24,1, cena 364 netto. Dobra, minąłem już Teratyn, lecimy na Chrubieszów, zobaczymy też spalanie. Wyjeżdżając z domu zatankowałem do pełna, wrócę teraz i zobaczymy ile spalił. Zobaczę też dokładnie ile kilometrów to jest. Ile kilometrów zrobiłem? Obliczyłem sobie, to jest prawie 24 km. 23,7, coś takiego. Tyle dzisiaj rano wlałem. Od razu na świeżo. Zobaczymy ile wejdzie, tylko jeszcze muszę węża pociągnąć. O, tak zawsze wkładam i jak odbiję, to tak samo było rano i zobaczymy. Ile obstawiacie, że wejdzie? 25, 30. To prawie 50 km wyjdzie. To jest z powrotem. To ze 30 litrów, ja myślę. O! Bardzo mało. 21 litrów. Bardzo mało. Miało nie padać, a pada. Ja szyby Michałowi umyłem, a tu deszcz zaczął padać. Mogłem nie myć w sumie. Może by nie padał. No i co? Naszła chmurka i tak dosyć pada. Miało nie padać. Miało nie padać. Dobra, mamy sobotę. Zaczynamy. Tutaj koło więzienia, na pół hektara. No a tutaj wjeżdżamy w Massa 306P. Ale piękne kolby lecą. Wydajność też niezła. 15-16. Ogólnie jak średnia ze wszystkich odmian mi wyjdzie w tym roku 15, to będzie bardzo ładnie. Jak podchorce nie zepsują ten. A, zepsują nam trochę te kawałeczki wczorajsze nam zepsują, co wrony nam po, co po 5 ton sypała. To tam może nam troszeczkę mi w sumie no zepsuć średnią. O, 17, 19, 18, 17. Czyli też pewnie średnia 15 wyjdzie. Tutaj też trochę wrony przerzadziły. On później zasiał, wiesz? U mnie było pierwsza zasiana. Oni mieli roboty, robiły u mnie najpierw. No, widzisz? Zobacz. I tu zaraz schodzi na 5 ton z hektara, zaniża. No, tu mamy wykoszone. Nie wiem, to było 90%, coś takiego. Daje pełny zbiornik. Pół hektara. Idziemy dalej. No i to będzie ostatni z tych 30-arowych kawałeczków. Już zostaną same większe. To już dziadostwo małe ostatnie. A czekaj, ja sobie objadę, żeby nie zawracać na pełno, to sobie tędy zawrócę. O. W sumie to nie będzie pełno, ale
70% ma chyba, także nazbierało się trochę tej kukurydzy tutaj na tym kawałeczku. Chyba źle trochę, ale dobra. Nie, akurat. Akurat elegancko na środek. A zaraz pójdziemy, zobaczymy ile się nasypało. Jeszcze muszę te czuby złożyć. Kukurydza ma 24%. No nie wiem jak ta z dzisiaj będzie miała. Teraz wozimy na Metelin. Dzisiaj do 16 będzie otwarty skup, więc trochę tutaj tato już pojechał. Ja też może zdążę się rozładować chociaż raz. Teraz pojedziemy tam za LHS, za tory i tam będzie 2 hektary. Trochę się nasypało. Mówię, te kawałeczki kawałeczkami, ale się zbiera. Piękna pogoda. Miałem mówić, nie pada. A tu zaczyna coś kropić. O, znajomy marcheweczkę kopie. Marcheweczkę, a tam słychać Triona. Buszuje w kukurydzy. Tutaj też jest. No kurde, no pada faktycznie. Masz 306P. Magda mówiła, że tu jest najładniejsza na tym kawałku kukurydza. Na tych polach tutaj. Jak jeździliśmy, to mówi, że to jest najładniejsza. Jak wcześniej jak jeździliśmy. Bardzo ładnie. Zaraz pójdziemy za rzeką średnia. No ale myślę, że tak z 15 ton średnia wyjdzie. Tak na razie wychodzi. Chyba, że nam na podchorcach tam zaniży. Idę do Michała, bo może będzie myślał. Znaczy ja mówiłem, że to wszystko tu, ale może będzie myślał, że za drogo już nie moje. Kawałek. Tutaj masz 306P jest. Ładnie leci. 18, 19. 18, 19. 19 się trzyma cały czas praktycznie. 20. No, bardzo ładnie. Kurde, 65% już. My nie wrócimy. Ale to się sypie. Żółto na federze, na przystawce. Cały czas koło 20. Zawaliście. Ty, już 70%, no. To nawet co, my się nie obrócimy? Jeszcze do końca sporo. Zadzwonię do taty. No nie dojechaliśmy. Tato musiał przyjechać, wysypaliśmy mu i wrócimy i będziemy sypać na naszą. Ale tu się sypie. Co tu się nie odwala, to nie dojedziemy do drogi nawet. Nie. W ostatniej chwili się zatrzymałeś, bo już tutaj już mi się sypało na kabinę. Dobra, idę po traktor. No, a co my tutaj objechaliśmy? Tam nie dojechaliśmy, dla taty nasypał. I tu znowu do drogi nie dojechaliśmy.
O, tutaj jest potencjał. Mas 306P. Praktycznie cały czas pod 20 ton. Pokazuje miernik. A teraz mas ma jakąś nowość jeszcze. 220V? Coś takiego? Podobno jeszcze lepsza. Ktoś mi mówił, że też po 20 ton sypie. Trzeba będzie chyba spróbować. Bo 306P petarda. Magda to będzie oglądać. Miałaś reakcję. Magda, tutaj była najlepsza kukurydza. Znaczy no, była. Jeszcze wszystkie nie wykosiliśmy, może by to lepsze miejsca, ale jak oglądaliśmy, jeździliśmy po kukurydzach, to mówi, tu najładniej wygląda. I kobiety coś wiedzą o tym, gdzie co ładnie wygląda. Dobra, Magda mi miała przywieźć obiad, ale jadę, żeby zdążyć na skup do 16, bo jest godzina 14:30. Nakiprowane nieźle, naładowane nieźle. Jeszcze takie błotniste przeprawy będą. Ale tutaj, tam jeszcze chyba kilka takich przepraw będzie. No nieźle się ta przyczepa trzyma na takich strzałach na boki. Spieszy mi się, ale miałem czas jeszcze, żeby ustawić kamerę. Przedniego napędu nie włączyłem i już później nie miałem czasu. Rył, ale wyszedł. No, także ciężarówkami tu nie wjechałby, tu gdzie teraz wjeżdżam. A to był mój stojak na kamerę, podwórka. No, a dla niewtajemniczonych to powiem, powiecie, jak to było za późno, żeby włączyć przedni napęd. Przecież to wystarczy nacisnąć klawisz. No, ja jeszcze nie naprawiłem tego, jeszcze mi nie działa. Mój przedni napęd wyłączany jest za pomocą tej wtyczki prądowej. Dobra wiadomość jest taka, że tato już pojechał, on mi wysypał Michał, już tutaj skończyliśmy. Jedziemy na następne pole. I dobra wiadomość jest taka, że tato pojechał na skup, że jeszcze zdąży. Ja już nie zdążę. Ale praktycznie nic na sobie nie mam. I skończymy chyba dzisiaj w Hrubieszu. Tato opróżni, ja mam pełną, jego będzie u mnie 14, wejdzie u niego 11. I jakby się coś nie zmieściło, to jeszcze u znajomego w Metelinie mam ciągnik tego małego z niebieskim tym rozrzutnikiem, więc awaryjnie jeszcze tam sypniemy i Hrubieszu będzie skończony. Zła wiadomość jest taka, że nie jadłem obiadu, a obiad jest w kombajnie i dopiero zjem, jak zajedziemy na następne pole. Powiem wam tak, jadę i tak patrzę po tych polach z pszenicami i te pszenice w tym roku, ciepła jesień, długa, są przekrzewione. Ci, co zasieli za dużo kilogramów albo za dużo sztuk na metr kwadratowy,
no to te Pszenice mają przekrzywione, tam jest łąka, tam już jest pole golfowe. Więc to też nie jest dobre, bo po prostu, no, zaraz coś pożółknie i wiecie jak to jest. Ale ci, co posieli późno, to mają fajną obsadę. No i patrzyłem na swoje, bo tam szybko przyjeżdżałem, bo tego bo nie zdążyłem już włączyć nagrywania. No to ziemię widać, nie? Także chyba ta dobra była obsada, wczesny siew i jak widać jeszcze jest ziemię, to jest dobrze. No, teraz idziemy dokończyć ten ogryzek i dokończyć tamte pola, bo tamte jest zaczęte. No i to już będzie skończony. No, na tym hektar 80, co nie dokończyliśmy, jeszcze było tyle. Idziemy teraz tu obok. Jeszcze gdzieś mamy. Hurra, hurra, hurra! Chrubieszów skończony. Ale tak tutaj rozgarniałem, żeby to zmieścić. Żeby już nie brudzić niczego innego, żadnej wszczepy. Muszę tylko jeszcze tutaj brzegi pozgartać. No tutaj będzie z 15 ton. Na pewno. Dobra, chrubieszów skończony. Jest godzina 18:10. Mam tak nasypaną przyczepę, ale dobrze się zmieściło. Michał pojechał. Nawet te ostatnie, ten ostatni kawałek. Kawałka, bo tam Michał kosił. To ja nawet pokosiłem. Bardzo przyjemny sprzęt, bardzo fajnie się kosi. No, jutro niedziela. Dobrze, że skończone. Ma padać. Coś tam ma padać niewiele, od 2 do 5 mm niby. I poniedziałek byśmy pewnie atakowali pod Chorce. Byśmy atakowali pod Chorce, tak mi się wydaje. Jak się nic nie zmieni. Dobra, dzięki za obejrzenie serialu żniwnego. Zostawcie łapeczkę, subika i trzymajcie się, cześć.